Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Redzińska i jestem autorką bloga Moda na Bio. No a dzisiaj chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego sympatycznego, szydełkowego wzoru, szydełkowej serweteczki, którą oczywiście docelowo można rozciągnąć na obręcze i przekształcić w łapacz snów, tak więc zapraszam Was już na ten tutorial krok po kroku. No a ponieważ ten wzór wypada dość długi i ten tutorial zajmie nam troszeczkę czasu, więc podzieliłam ten filmowy materiał na dwie części, tak więc zapraszam już Was na wspólne przerabianie tego wzoru w części drugiej. Zapraszam! A ja już witam Was w drugiej części tutorialu, w którym przerabiamy taki sympatyczny motyw szydełkowej serweteczki, którą można wykorzystać jako serweteczkę albo właśnie rozciągnąć na obręcze i przekształcić w łapacz snów. A więc zapraszam Was do przerabiania tego wzoru. No i teraz właśnie, gdzie jesteśmy? Zniżę moją kamerkę, więc właśnie jesteśmy tutaj o na połowie, jakby, że tak powiem, tej wysokości takich płatków obtaczających, więc więc jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy właśnie na połowie wysokości tych płateczków, które rozbudowujemy. No i teraz właśnie jeszcze tutaj dokończamy to poprzednie okrążenie, czyli tutaj, tak jak w każdym okrążeniu, łączy trzy. Tutaj miałam trzy oczka w łańcuszkach zastępujące pierwszy słupeczek, więc odnajduję trzecie z tych oczek i przeciągam oczko ścisłe, zamykające, no i szczepiłam końcóweczki. No i teraz będziemy, dotychczas przerabialiśmy takie okrążenie, w którym rozszerzaliśmy te płateczki. Teraz już przechodzimy do momentu, w którym my je zawężamy. A więc tutaj kontynuuję właśnie, przerabiając ten jeden z, przedłużając tą linię właśnie obtaczającą te płateczki, czy te ponczusie, czyli zaczynam od przerabienia trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupeczek jeszcze z, jeszcze wchodzący w skład obudowy właśnie tego jakby poprzedniego ponczusia. No i teraz jedziemy dalej i to jest to przejście. Dochodzimy do przejścia między kolejnymi pączkami, więc może pokażę na gotowym wzorze, co ja mam na myśli, mówiąc pączek. Więc pączek, o, to jest coś takiego, taka grupa właśnie oczeka i tutaj właśnie brzeg w formie trzech słupeczków z jednej i z drugiej strony, a pomiędzy takie małe przejście, które tutaj później się rozszerza i w takie właśnie narożniki. Więc dotychczas rozbudowaliśmy, przerobiliśmy trzy takie okrążenia w tym ponczuszu, czyli to, to i to. I teraz będziemy przerabiać trzy kolejne okrążenia, którymi domkniemy ten pączek, a jednocześnie przygotowujemy i tutaj zaczynamy przygotowywać taki motyw rozszerzający się tutaj właśnie w formie takich bardziej rozbudowanych wierzchołków. Więc jedziemy. Więc właśnie wracamy do naszej robótki w toku. I teraz tak, tutaj trzy oczka łańcuszka zastępujące ten słupek, który jeszcze stanowi obudowę tego pączka. No i teraz przechodzimy tutaj do środka, do tego elementu rozdzielającego, czyli dwa kolejne oczka łańcuszka i wbijamy się w ten słupek rozdzielający i tutaj przerabiam taką jakby jodełeczkę, jak ja to nazywam, czyli dwa słupeczki, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, czyli dwa słupeczki, teraz takie małe przejście w formie dwóch oczek łańcuszka i w to samo oczko, czyli u szczytu tej linii takiej wyznaczonej przez dwa słupki, wbijam symetrycznie kolejne dwa słupeczki. O, czyli tak rozszerzam jakby taki element. No i teraz, żeby było symetrycznie, z tej drugiej strony również przerabiam dwa oczka łańcuszka. No i już wskakuję w ten kolejny pączek. Czyli teraz będziemy przerabiać taki pączek, który zawężam ku górze znowu, czyli no tą obudowę, ta linia obudowująca, ciągnę ją w, jak w poprzednich okrążeniach, czyli w trzech słupeczkach z poprzedniego okrążenia przerabiam trzy słupki w tym okrążeniu. Te trzy słupki stanowią, właśnie ta grupa trzech słupków stanowi jakby taką ściankę tego pączka, czyli narzucam nitkę, przekładam, wyciągam, o, czyli przerobiłam trzy takie właśnie słupeczki. Teraz tutaj w poprzednim okrążeniu rozszerzałam tę szerokość tego pączka, ale teraz mi się ten ponczuś będzie zawężał i w zasadzie przerobię go w identyczny sposób, jak w tym okrążeniu właśnie minus 2. Czyli żeby było symetrycznie dwa oczka łańcuszka, słupeczek, który wbije się po środku, jakby równolegle, czy na tej samej wysokości, co słupek w okrążeniu minus 2, dwa okrążenia wcześniej, dwa oczka łańcuszka i dorabiam obramowanie tego mojego ponczusia, czyli o, wbijam się tutaj, o, przeciągam nitkę i pierwszy słupek, drugi słupek, o, i trzeci słupek. O, no i w ten sposób, tak, to co w tle słyszycie, to wiatr wietrzny, dzisiaj mamy dzień, czyli właśnie o,
ten pończuch tutaj się rozszerzał do poprzedniego okrążenia, teraz się zawęża, a ten środeczek jest taki sam symetryczny jak w tym właśnie okrążeniu. No i teraz tutaj ta linia, rozszerzam tą linię, tutaj z kolei właśnie pomiędzy te pończusie będę wrzucać taki element, który mi się rozszerzy, więc tutaj wrzucam, przerabiam taki motyw złożony z dwóch oczek łańcuszka, dwa oczka łańcuszka i teraz u szczytu tego słupka przerabiam taką grupę dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i w to samo oczko wbite dwa kolejne słupki. Raz i dwa. O, czyli o taką jodełeczkę. No i teraz symetrycznie dostawiam dwa kolejne oczka łańcuszka i przerobiłam. Czyli w tym okrążeniu będę zawężać troszeczkę ten pończuś, a z kolei rozszerzać to przejście między pączkami. Czyli może jeszcze raz, kolejny pończuś atakujemy, czyli w tych trzech słupkach ciągnę trzy kolejne słupki, czyli to jest taka zabudowa, czy taki jakby ściankę zewnętrzną tego właśnie pończusia. Czyli o, ta linia tych trzech słupeczków. Teraz jeżeli chodzi o zabudowę tego pończusia, więc ona będzie zawężona, czyli dwa oczka łańcuszka, słupeczek pośrodku w tej, pomiędzy tymi dwoma słupeczkami z poprzedniego okrążenia i symetrycznie dwa oczka łańcuszka, no i już dochodzę do tej ścianki z drugiej strony, czyli znowu przerabiam, żeby tą linię pociągnąć, tą grubszą linię w formie trzech słupeczków, jeden po drugim. Przerabiam właśnie znowu trzy słupeczki. No i teraz przerabiam dwa oczka łańcuszka, wchodzę w to przejście i tutaj rozbudowuję ten element w przejściu, czyli dwa słupeczki, raz, dwa. W tym samym oczku to wszystko wbite, w tym samym oczku u szczytu tego słupeczka rozdzielającego, dwa oczka łańcuszka i w tym samym oczku upycham jeszcze dwa kolejne słupeczki, o, i symetrycznie dwa oczka łańcuszka. I o, w ten sposób, może tutaj właśnie widać bardziej, o, zawężam, zamykam, domykam ten pończuś, a z kolei tutaj przygotowuję się do rozszerzenia tego elementu. No i w ten sposób przerabiam do końca okrążenia. No i w ten sposób przystępujemy do przerabiania kolejnego okrążenia, w którym właśnie tutaj domykamy jeszcze bardziej ten płatek, a z kolei tutaj dorzucamy kolejną taką jodełeczkę w tym samym przejściu i o właśnie jedziemy ku górze, więc jedziemy, o, że tak powiem. Więc właśnie zaczynamy okrążenie, jesteśmy w trzecim z tej serii słupeczków, o tutaj zaczynamy okrążenie przerabiając o trzeci z tych serii słupeczków, czyli ciągnąc jakby linię obramowania tego płatka, teraz właśnie. Teraz przerabiamy łuk troszeczkę dłuższy niż w poprzednim okrążeniu, bo złożony z trzech oczek łańcuszka. I teraz symetrycznie u szczytu, w tym łuku rozdzielającym, przerabiamy identyczny motyw, czyli dwa słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek, dwa oczka łańcuszka i wciskamy dalej z drugiej strony jeszcze dwa kolejne słupki, czyli jakby właśnie taką linię wyznaczoną przez taką jodełeczkę, czyli identyczny motyw jak w poprzednim okrążeniu, ale wbity w tym łuku rozdzielającym, tylko że doprowadzony troszeczkę dłuższym łukiem. A więc teraz znowu symetrycznie trzy oczka łańcuszka i tutaj dochodzimy do tego elementu i znowu jakby kontynuujemy to obramowanie tego pączka, czyli po prostu w każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym słupku, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, o, i trzeci słupek, i to jest ta zewnętrzna ściana tego płatka. Teraz z kolei tutaj przedłużyliśmy ten łuk, ale tutaj z kolei zawężamy ten pączusie, no i w tym pączusiu przerobimy tylko dwa oczka łańcuszka i od razu przeskakujemy do tej drugiej strony tego drugiego obramowania i tutaj też przerobimy o trzy słupeczki, czyli po jednym słupku w każdym. Teraz Wam pokażę, jak to rozłożę. O, czyli właśnie o, tutaj jakby domykamy ten pączuś, trzy słupki i dwa oczka łańcuszka rozdzielające, ale tutaj z kolei rozszerzamy, bo dodajemy trzy oczka łańcuszka. O, trzy oczka łańcuszka i wskakujemy identycznym motywem w ten tutaj motyw znajdujący się, o, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, czyli dwa słupki, identyczne dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i one są tak ruchome, ruchomo jeżdżą po tym łuku rozdzielającym. Jeszcze mamy tutaj miejsce na dwa kolejne słupki.
O, czyli mamy ten łuk rozdzielający. No i teraz trzy oczka łańcuszka, żeby było symetrycznie i przeskakujemy do kolejnego takiego płatka, czyli ta obudowa, ta zabudowa zewnętrzna, czyli pierwszy słupek. Czyli w każdym właśnie z tych słupków jakby ciągniemy tą linię trzech słupków stanowiących obramowanie tego pączka. O, trzy słupki. Teraz dwa oczka łańcuszka, żeby przeskoczyć do już z drugiej strony do tego właśnie obramowania pączka i tutaj też przerabiamy właśnie po jednym słupku. No i teraz mi się nitka tutaj nieźle pomotała, rozmontowało się i teraz o, drugi słupek i trzeci słupek, o, i znowu trzy oczka łańcuszka, żeby się odbić od tego. Czyli powtarzamy taki motyw. W ten sposób domykamy tutaj trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, a tutaj z kolei trzy oczka łańcuszka i taka grupa. No i w ten sposób no, domykamy w tym okrążeniu jeszcze bardziej ten pończuś, który tutaj o, coraz bardziej zawęża się ku górze. No i w ten sposób przerabiamy wzdłuż całej długości okrążenia. No i w ten sposób przerobiłam do końca to okrążenie. Jeszcze nie domknęłam tego pończusia, ale już tak prawie. I teraz o, kończę to okrążenie. Tutaj przerobiłam te dwa pierwsze słupeczki. No i teraz właśnie łączę z tym trzecim, który na początku okrążenia zastąpiłam trzema oczkami łańcuszka, a więc odnajduję trzecie oczko łańcuszka. O, i tutaj wbijam się w nie. O, najlepiej przeciągnąć pomiędzy pod dwoma nitkami z tego oczka. Chwytam nitkę, przeciągam i przeciągam. No i w ten sposób przyczepiłam końcóweczki. No i jestem tutaj. No i teraz kolejne okrążenie, a więc właśnie zaczynamy. Tutaj łączymy końcóweczki właśnie w tym trzecim z tej serii słupeczków zamykających pączek. O, trzy oczka łańcuszka, żeby zastąpić pierwszy słupek. No i teraz przerabiamy takie przejście, żeby dojść do tej kolumny rozdzielającej, czyli raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, czyli zwiększamy o jedno oczko. No i teraz właśnie tutaj to była taka jodełka, teraz ta jodełka przygotuje nam takie rozwidlenie, a więc właśnie tutaj o, przygotujemy takie rozwidlenie, a więc przerabiamy w tym łuku rozdzielającym dwie grupy, dwóch słupków, przerabiamy teraz trzy grupy, czyli teraz o, pierwszy słupek i drugi słupek. Czyli pierwsza grupa, dwa oczka łańcuszka i to one są ruchome na tym łuku i teraz wbijamy drugą taką grupę, pierwszy słupek i drugi słupek. Czyli do tego miejsca przerobiliśmy taki sam motyw jak w poprzednim okrążeniu, ale jeszcze dodajemy dwa oczka łańcuszka i przeskakujemy i przerabiamy, jeszcze wciskamy w tym samym łuku kolejną taką grupę, pierwszy słupek i drugi słupek, czyli o, rozszerzyliśmy tą grupę, czyli dzięki temu po prostu, tak jak po tym jednym łuku szła prosto, teraz mamy dwa łuki, w których wsadzimy właśnie kolejne takie motywy i przygotowujemy w ten sposób rozwidlenie. A więc mamy to rozwidlenie. Teraz raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i wskakujemy tutaj w obramowanie tego pączka. No i teraz przerabiamy w tych trzech słupkach rozrysowujących jakby brzegi tego pączka. Powtarzamy trzy kolejne słupki. O, drugi słupek i trzeci słupek. I tutaj mieliśmy takie małe przejście w formie łuku. Teraz już tutaj nie przerabiamy łuku, tylko skakujemy w trzy słupki z przeciwległej strony i też przerabiamy trzy niezależne słupki. Później w kolejnym okrążeniu dopiero zamkniemy je, czy domkniemy taką klamrą szczepiającą. O, no i w ten sposób, o, już nam się domyka to tutaj okrążenie. No i teraz w zasadzie już powtarzamy motyw, czyli znowu przerabiamy cztery oczka łańcuszka. Dochodzimy do tej jodełeczki, ale przygotujemy tutaj rozwidlenie, czyli w tym łuku rozdzielającym wciskamy trzy takie grupy po dwa słupki, czyli pierwszy słupek, drugi słupek. Już powtarzam to, co pokazałam na początku. Teraz dwa oczka łańcuszka i dodajemy tutaj kolejną taką grupę, czyli pierwszy słupek, drugi słupek. Do tego momentu powtórzyłam ten sam motyw, ale jeszcze dorzucam dwa oczka łańcuszka i tutaj ruchome są te oczka. Wrzucam kolejne dwa słupki. Raz, dwa. Czyli o, tutaj przygotowałam takie rozwidlenie, czy punkt wyjścia dla rozwidlenia. No i teraz właśnie znowu symetrycznie cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. O,
i dochodzę do szczytu tego płatka, którym kontynuuję, czyli w tych trzech słupkach z tej strony przerabiam trzy niezależne słupki. Raz, dwa i trzy. I teraz bez przejścia przeskakuję od razu i wskakuję w ten zewnętrzny słupek, czyli kolejno tutaj przerabiam serię tycha po jednym słupku w każdym ze słupków z tego zewnętrznego obramowania płatka. Czyli o, tutaj właśnie zaczynam domykać ten pączek ku górze, a tutaj z kolei przygotowuję rozwidlenie w tym elemencie rozdzielającym te płatki. No i w ten sposób przerabiam wzdłuż całej długości okrążenia. No i właśnie w ten sposób doszłam do końca okrążenia. Teraz pokażę Wam, jak szczepiłam końcóweczki. Tutaj właśnie przerobiłam o te dwa słupeczki, a ten trzeci, który muszę połączyć z tym trzecim, które zaczęłam już na początku okrążenia, ale ten właśnie słupeczek na początku okrążenia zastąpiłam jego równoważnikiem w formie trzech oczek łańcuszka, a więc odnajduję trzecie oczko łańcuszka, o, wbijam się w nie, chwytam nitkę, przeciągam i przeciągam, no i mam domknięte okrążenie. No i teraz zobaczmy, co będziemy robić w tym okrążeniu. To będzie ostatnie, w którym domkniemy właśnie ten pączek, o, i w tym okrążeniu właśnie domykamy pączek, a równocześnie tutaj, o, idąc tutaj, przygotowujemy ten łuk, który posłuży nam jako punkt wyjścia do takiego właśnie ozdobnika, ozdobnego wykończenia tej serweteczki. Tak więc jedziemy. No i teraz właśnie domknęłam to okrążenie i teraz tak, zaczynam przerabiając trzy oczka łańcuszka, które zastąpią o tutaj ten pierwszy słupeczek, który połączymy z tą grupą właśnie, którą domkniemy tutaj ten pączek. Teraz, ponieważ tutaj w poprzednim okrążeniu mieliśmy cztery oczka łańcuszka, tutaj równolegle cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i teraz właśnie przygotujemy rozwidlenie dróg, a nawet więcej niż rozwidlenie, przygotujemy taki punkt wyjścia na którym obsadzimy właśnie taki zabudowany element w kolejnych okrążeniach, ale właśnie póki co skoncentrujmy się na tym okrążeniu, czyli tutaj właśnie w poprzednim okrążeniu przygotowaliśmy się, ta jodełka przeszła w takie rozwidlenie dróg. Mamy tutaj dwa łuki, każdy z tych łuków obsadzimy taką jodełką, czyli tutaj właśnie o, pierwszy słupek, drugi słupek, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupki, raz i dwa. I teraz przerzucimy taki łuk, który zabudujemy w kolejnym okrążeniu, czyli łuk złożony z sześciu oczek łańcuszka. 3, 3, 4, 5, 6. 6. Łuk złożony z sześciu oczek łańcuszka i wskakujemy w kolejny łuk, tutaj zaraz obok i też taką jodełkę, czyli dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka i w tym samym łuku dwa słupki. Co nam daje, zaraz pokażę, tutaj pierwszy i drugi słupek. I to nam daje takie rozszerzenie, o, tutaj szła, ta jodełka szła linią prostą, tutaj się rozdwoiła, no a teraz już mamy dwie linie jodełki i oczywiście, o, tutaj jest taki łuk, który zabudujemy w kolejnym okrążeniu, czyli tutaj ten element się rozszerza. Z kolei tutaj pączek nam się zawęża, no i znowu przerabiamy cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, żeby dojść do pączusia, no i ten pączuś przerobimy w ten sposób, czy to zamknięcie w ten sposób, że w każdym z sześciu słupeczków przerobimy po jednym słupku przerobionym do połowy, czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy, czyli drugi słupek przerobiony do połowy, czyli trzeci słupek przerobiony do połowy, czyli czwarty słupek przerobiony do połowy, teraz tutaj piąty słupek przerobiony do połowy i szósty słupek przerobiony do połowy. No i od połowy szczepiam je razem. No i teraz zobaczcie, mamy 7 oczek na szydełku, bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 z tych 6 słupków. No i 7 z tego łańcuszka doprowadzającego do tego miejsca. Teraz chwytam nitkę i po prostu przeciągam kolejno przez kolejne oczka. O, wyciągam i domknęłam. No i teraz jeszcze muszę docisnąć, przerabiając tutaj 4 oczka łańcuszka, którymi odskoczę. No i mamy domknięty ten pączek. No i teraz znowu wchodzimy, teraz już powtarzamy ten element, czyli obsadzamy każdy z tych łuków, dwóch łuków taką jodełeczką, czyli dwa słupki, pierwszy słupek, drugi słupek, o, dwa oczka łańcuszka i znowu tutaj jeszcze w tym samym łuku zamocowujemy dwa kolejne słupki, o, w ten sposób. I teraz sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, po to, żeby przeskoczyć, żeby zrobić takie przejście i rozszerzyć w tym miejscu.
i wskakujemy w kolejny łuk i tutaj przerabiamy właśnie dwa słupki, pierwszy słupek, drugi słupek, dwa oczka łańcuszka i tutaj o dwa kolejne słupki, o, czyli mamy właśnie o tutaj takie rozwidlenie druka i tutaj spore rozszerzenie w porównaniu z do tego zawężenia. O, czyli właśnie zawężamy, domykamy pączek, ale z kolei rozszerzamy tutaj i przygotowujemy się do właśnie, żeby stworzyć ten łuk, który zabudujemy, a z kolei tutaj domykamy pączek i może jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i dochodzimy do tych dwóch linii, które musimy po prostu połączyć, a łączymy sześcioma przerobionymi razem słupkami. Czyli w każdym słupku, o, przerabiamy do połowy niezależnie słupki, czyli teraz drugi słupek przerobiony do połowy, teraz tutaj, o, wbijam się, wyciągam, dobieram nitkę, przeciągam, czyli mam trzy takie słupki, teraz czwarty. W każdym oczku robię, o, taki sam gest, czyli narzucam nitkę, wbijam się, wyciągam, teraz dobieram nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia i teraz jeszcze, o, tutaj w tym ostatnim. I teraz, no, po prostu tylko łapię nitkę i przeciągam przez te oczka, w ten sposób je szczepiam i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, żeby odskoczyć. No i właśnie w ten sposób mamy, o, wykończony ten element. No i myślę, że na tym etapie zatrzymam drugą część przerabiania tego wzoru. Tak więc już teraz zapraszam Was na część trzecią, którą podlinkuję w opisie do tego filmu i która oczywiście również będzie dostępna na blogu Moda na Bio, gdzie przygotuję rozpiskę wzoru. No i właśnie mamy, o, jesteśmy na tym etapie, teraz już ostatnia część, w której będziemy przerabiać wierzchołki, obramowanie tej serweteczki. Tak więc już zapraszam na kolejny tutorial, a póki co mówię Wam do zobaczenia.